Nie no, rozumiem, no żaden problem. Po prostu myślałem, że będę miał więcej czasu, ale okej, no mus to mus. Tak. A co tak wdepana w ten telefon do rana jesteś? A wiesz co, próbuję się umówić ze znajomymi na naukę, ale chyba nic z tego nie wyjdzie niestety. Czyli co, skazana jesteś na samotne wkuwanie w domu? Chyba tak. A tak w sumie to chyba nawet wolę się uczyć sama. Nikt mi nie przeszkadza, mam święty spokój. No, zaraz będziesz mieć w ogóle ciszę całego świata, bo ja też czasem do roboty za moment. No, my też z Wojtkiem się zbieramy, tylko czekam na niego, cały czas gada przez ten telefon. Dobra, stary, czyli wieczorem będziesz miał całość u siebie, okej? Okay? Tak, w kontakcie, no, cześć. Kurczę, kochanie, strasznie się przepraszam, ale muszę pilnie napisać referat na konferencję naukową. Odwołuję dzisiejszych pacjentów i zostaję w domu, tylko nie obrazisz się, jak nie podrzucę cię dzisiaj do pracy? Nie no, oczywiście, poradzę sobie, no nóg mi nie urwało, chociaż trochę mnie bolą po wczoraj. Ale wiesz co, akurat spacer dobrze ci zrobi na te zakwasy, a ja naprawdę muszę nad tym przysiąść. No, to zostajemy we dwójkę w domu. Ty ze swoim referatem, a ja z toną nauki. O! O, to zostajecie sobie sami w domu, no to fajnie chyba, nie? Ale może to się dobrze składa, bo akurat ty mogłabyś mi pomóc. A w czym? No w referacie. O ile oczywiście masz czas i ochotę, nie chcę zawracać ci głowy. No dobra, ale na jaki temat? Padniesz. Transplantacja narządów a choroby serca. Żartujesz? Nie, mówię zupełnie poważnie. Oczywiście zrozumiem, jeśli nie chcesz do tego wracać, bo co nieco o nerkach też tam ma być. Tak, ale Lena jest zawalona nauką, a ty na pewno sobie, kochanie, poradzisz. Ej, ja bardzo chętnie pomogę, tylko jakby to ma być referat o osobach, które ten narząd otrzymały, czy o tych, które się go pozbyły? Słuchaj, coś wymyślimy, napiszemy tak, żeby było dobrze i przy okazji opiszę, jaki masz celny serw, pomimo tylko jednej nerki. Ja lecę do pracy. Na razie. Pa. 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 Cześć. Hej. Filip, wiesz co, zabiorę się z tobą, okej? Okay? A wam życzę miłej pracy, na pewno będzie owocna. Pa, kochanie, uważaj na siebie. I co? Jakiś komentarz? Bo mi się ciśnie na usta sporo brzydkich słów. Jeżeli chodzi ci o to, co widzieliśmy właśnie na górze, to wolę zostawić to bez komentarza. A przecież to był flirt i to prosto na naszych oczach. No był, no. Tak to przynajmniej wyglądało. Czyli nie przesadzam? No chyba nie, no ale co możemy zrobić, tak? No mieszkamy razem, więc będą zdarzać sytuacje, w których Lena z Wojtkiem będą zostawać sami w mieszkaniu. No też nie możemy wpadać w jakieś paranoje. Nie, oczywiście, zero paranoi. Tylko wokół mojego faceta kręci się piękna studentka medycyny, z którą ma 100 razy więcej wspólnego niż ze mną. Jeszcze teraz sobie będą o nerce rozmawiać. Dobra, słuchaj, ja zamierzam zachować się po prostu jak dorosły, dojrzały facet i ufać swojej dziewczynie. Tobie zalecam zrobić dokładnie to samo. Ufać twojej dziewczynie? Staram się, uwierz mi. Ona, no nie chodziło mi o to, dobrze wiesz, nie przeginaj, dobra? Co, poczuj się do pracy? Nie, sorry, ale muszę jeszcze coś załatwić. Dobra, na razie. Pa. Halo? Arek, słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale spóźnij się trochę do pracy. No, to do zobaczenia, pa.